Buongiorno, amici sportivi, od niespodzianka. Jest godzina 8 dokładnie, ale się strzeliłem. 8. Słuchajcie, 10 minut temu wylądował na naszym Facebooku, jak codziennie, przegląd włoskiej prasy i pomyśleliśmy sobie, że moglibyśmy taki przegląd prasy sprzedawać Wam również w formie wideo, krótkich, kilkuminutowych filmów, na którym trochę odniesiemy się do tego, przede wszystkim powiemy, o czym we włoskiej prasie piszczy danego dnia, z samego rana i tak do kawy pogadać z Wami o tym, co, o czym się mówi i trochę ustosunkować się do tego, co dziennikarze spłodzili, że tak to powiem, każdego poranka. A śledzimy, przypominam, cztery dzienniki sportowe włoskie, to jest Tutto Sport, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo. Zerknijcie, to dzisiejsze jedynki, tak zwane, przez które przewija się temat Antonio Conte dzisiaj. Nie dajcie się zwieść wizerunkom Ancelottiego czy Kulusewskiego, bo tak naprawdę w dzisiejszej prasie aż wrzy od tego, co dzieje się w Interze, co dzieje się wokół Antonio Conte. No i za chwilę o tym troszeczkę Wam więcej opowiem. Co dzieje się w ogóle w Interze? Pamiętacie pewnie przed dwóch bodajże dni Antonio Conte powiedział w wywiadzie pomeczowym, po ostatnim meczu, wygranym zresztą z Atalantą Bergamo, że podsumowując ten sezon, on ma trochę pretensje czy żal do Interu, jako do instytucji, jako do władz, organizacji, że czuł się pozbawiony ochrony. Zarówno on jako trener, jak i piłkarze byli sami w tych trudnych momentach sezonu, a teraz, kiedy są na drugim miejscu, skończyli sezon, jeden punkt straty do Juventusu, odrobili w porównaniu z poprzednim sezonem 20 punktów do Bianconerich, to nagle klub chce się podpiąć, wskoczyć na ten wózek i mówić o sukcesie. I oto Antonio Conte, który słynie trochę z niewyparzonego języka, ma pretensje. Czy to presja na klubie, czy faktyczna intencja Conte i pretensja, żal, no, różne są interpretacje jego zachowania. Natomiast fakt faktem, dzisiaj to jest w zasadzie numer jeden, temat numer jeden w prasie włoskiej. Począwszy od Tutto Sport, do Kulusewskiego przejdę za moment, natomiast Tutto Sport mówi, Inter może zwolnić Conte i to jest wypowiedź, słuchajcie, prawnika Mattia Grassani. Wypowiada się, że słowa Conte mogą doprowadzić obie strony, przynajmniej w teorii, do sądu. Obie strony mogą spotkać się w sądzie. Conte ryzykuje grzywnę w wysokości minimalnego wynagrodzenia we Włoszech, ale to jest takie minimum, którego ten adwokat spodziewa się ze strony Interu. Ale może też okazać się, że Inter zdecyduje się zwolnić trenera, a jeżeli zwolni, no to spójrzcie, Massimiliano Allegri jest gotowy. To trochę już teoria prasy, nie tylko Tutto Sport, ale też innych dzienników. Allegri ma być tym kandydatem numer jeden do zastąpienia Conte w Interze, jeżeli strony rozwiązałyby współpracę. Oprócz Conte oczywiście Dejan Kulusewski, pierwszy wywiad, można powiedzieć oficjalnie w roli piłkarza Juventusu. Kulusewski mówi, nie mogę doczekać się gry z Paulo, oczywiście Dybalo, z Ronaldo mamy pewien sekret, tutaj ciekawe, co ma na myśli. Kulusewski jest też porównywany do Pawła Nedveda, mówi, czuje się zaszczycony takimi porównaniami, celuje w nagrodę Golden Boy Tutto Sportu, czyli ten plebiscyt organizowany przez turyński dziennik i dziękuję Parmie i Atalancie za to, że jestem tu, gdzie jestem, więc docenia swoich byłych pracodawców. Oprócz Kulusewskiego pojawiały się notatki o tym, że Sanchez zostaje w Interze na stałe, o tym też piszą inne dzienniki. Sanchez dogadał się z Manchesterem United, rozwiązuje kontrakt, podpisuje 3-letnią umowę z Interem, będzie zarabiał 7 milionów euro rocznie. Oprócz tego wzmianka o Marco Giampaolo w Torino, o kolejnej rewolucji w drugim z turyńskich klubów i o Davide Nicoli, czyli trenerze Genoi, który mówi o tym, że Genoa utrzymała się w Serie A również, no bądź co bądź, dzięki niemu i tego, jak prowadził drużynę. Corriere dello Sport, drugi z dzienników, do Ancelottiego za chwilę przejdę, ale hasło główne to Conte zatrzymany, Conte wyhamowany, o co tutaj chodzi. Oczywiście cały kazus Conte, ale też jego słowa mówiące, czy to jak Conte mówi, podpisałem się pod 3-letnim projektem, więc tutaj nie wyrzucajcie mnie już z Interu, bo
ja mam ważny kontrakt jeszcze przez 2 lata. Mowa o tym, że Conte rozmawiał już z Zhangiem wczoraj wieczorem, panowie rozmawiali przez telefon, natomiast wyjaśnienia twarzą w twarz, na to przyjdzie czas po zakończeniu sezonu. Wyjaśnienia po zakończeniu sezonu lub rozstanie. Tymczasem szkoleniowiec zaprzecza, jakoby pytał w Juventusie o przyszłość Sarriego. No właśnie, bo takie pogłoski też się pojawiły. Pojawiły się pogłoski o tym, że Conte dzwonił do, czy kontaktował się z zarządem Juventusu, podpytując, jak to z tym Sarrim, bo może znalazłoby się miejsce dla niego. Pogłoski te wypuściła La Repubblica, Conte już to zdementował, no i tutaj w Corriere pojawia się to dementi po raz kolejny. Oprócz tego, o co chodzi z Ancelottim? Ano wywiad z Ancelottim, który mówi, że w Lidze Mistrzów potrzeba generałów, co ma być przytyczkiem w nos również pod adresem Maurizio Sarriego, sugerującym niejako, że Juventus, jeżeli zresztą też inni, bo Napoli też gra w Lidze Mistrzów, Liga Mistrzów jest turniejem, w którym potrzeba silnych dowódców, żeby odnieść sukces. Corriere pisze też o czym? O Insigne. Kontuzja Insigne. Insigne próbuje, ale nie jest łatwo. Kapitan Napoli ma problemy ze ścięgnami. No i niestety lekarze są pesymistami, jeśli chodzi o jego występ w sobotnim meczu z Barceloną, jakkolwiek piłkarz bardzo chciałby zagrać. Trzeci dziennik, La Gazzetta dello Sport, mediolański dziennik, różowa gazeta. Ja zostaję tutaj, mówi Antonio Conte. Trener robi krok wstecz, a w zasadzie odwrót, jak tutaj czytamy na okładce. I znowu gazeta cytuje słowa trenera, który mówi: podpisałem się pod 3-letnim docelowo zwycięskim projektem Interu. Mowa o chłonnych relacjach Conte z Marotto i o tym telefonie Zhanga do szkoleniowca. Klub, jedyny komunikat, czy jedyne oświadczenie, jakie wydał, to, że skupiają się na Lidze Europy i w tym momencie nie będą zbytnio wchodzić w te dyskusje na temat relacji trenera z klubem. Oprócz tego, słuchajcie, gazeta pokusiła się o oceny włoskich piłkarzy po zakończeniu sezonu. Liderem Paulo Dybala, który ma najwyższą średnią notę ze wszystkich występów, to jest ocena 6,8. Na drugim miejscu Ciro Immobile, na trzecim Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, który ma co prawda lepszą, wyższą ocenę średnią od Immobile, ale ma 6,64, Immobile ma 6,54, ale nie to jest jedynym kryterium rankingu, które publikuje na rozkładówce Gazeta dello Sport. Liczą się też bramki, zdobyte bramki oraz subiektywna ocena, tak zwana klasa piłkarza. W pierwszej 20 pojawia się aż 4 piłkarzy Atalanty, czyli tak, Dybala pierwszy, Immobile drugi, trzeci Ronaldo, czwarty Alejandro Gomez, piąte Romelu Lukaku, szóste Luis Alberto, siódme Zlatan Ibrahimović, Amrabat z Werony na miejscu 8, Dejan Kulusewski na miejscu 9 i 10 jest Josip Iličić. Ale jeszcze z Atalanty wspomnianej pojawia się Zapata na 13 i Gosens na 17. 20 zamyka Andrea Belotti z Torino. Ciekawe, pewnie opublikujemy to w ciągu dnia na naszym Facebooku, natomiast gazeta pokusiła się o taki ranking. Oprócz tego wspomina o Sanchezie i o tym, że nowy sezon w Serie A rozpocznie się oficjalnie 19 września. Opublikowano też wywiad z Marco Verrattim, który przestrzega PSG przed Atalantą, żeby nie lekceważyć tego zespołu, bo to wielka drużyna. No i na koniec wspomniano o przyszłości Zlatana Ibrahimovicza, a w zasadzie przyszłości w roli potencjalnie menedżera, w roli trenera. Quotidiano Sportivo nie odkrywa Ameryki, pisze o zawieszeniu broni na linii Conte-Zhang, o tym, o czym już wspomniałem. Również publikuje ranking od Immobile do Balotellego, czyli topy i flopy, ci najlepsi, najgorsi sezonu 2019-2020. No i wspomina o Maurizio Sarrim. Niewiele dzisiaj o Juventusie w prasówce, natomiast trochę psztyczek znowu w nos Maurizio Sarriego. Maurizio Sarri wabank, jeśli przegra w piątek, jest skończony. Czy jest skończony? Zobaczymy, jak Juventus poradzi sobie. Pojedynek z Lyonem w piątek o godzinie 21. No i słuchajcie, to jest dzisiejsza prasówka. O tym mówią dzisiejsze dzienniki. O tym będzie też głośno pewnie w innych mediach. Dzienniki będą cytowane, przedrukowywane.
Więc o tym się mówi dzisiaj we Włoszech. Taka prasówka do kawy. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę na YouTubie. Zapraszamy też do subskrybowania naszego kanału na YouTubie oraz obserwowania nas w innych mediach, czy na Facebooku, Twitterze, Instagramie, o YouTubie już wspomniałem. Słuchajcie, miłego dnia Wam życzę. Widzimy się, słyszymy się, czytamy się i pewnie do jutra. Udanego. Cześć.